No to zaczynamy, drodzy Państwo. Pierwszy mecz w turnieju dawnych mistrzów. Stal Rzeszów i Stal Mielec. Dobra, stój. Dobra, nie grają tam. Leku.
Yeah.
Chyba do ustalenia. Czy nie ustaliście jeszcze? Dokładnie nie. A kiedy to będziecie wiedzieć? Zależy od drużyny moim zdaniem. Gradek.
Pałka, chodź! Pałka! Thank you.
chodź, 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 Szanowni Państwo, informacja dla tych, którzy dotarli po pierwszym gwizdku. Mecz pomiędzy Stalą Rzeszów a Stalą Mielec. Jak widać, remis 0-0. Jeszcze. A przerwa będzie trwała około 5 minut. Pierwsza połowa będzie trwała 30 minut. Druga również. A mam taką informację dla wszystkich kibiców. Po drugiej stronie można się poczęstować kawą, herbatą. Zapraszamy do częstowania się. Jest też grill odpalony, można coś zjeść.
więc w przerwie lub po meczu zapraszamy bardzo serdecznie. Zaczniemy od drużyny Stali Rzeszów. Za chwilkę, tylko muszę opuścić czas. A zapomniałem, którą to klawiszą się robi. O, jest, dobrze. Okej. Okay. Adam Wasiluk, Marcin Wieczerzek, Kacper Drelich, Rafał Kursa, Wojciech Rejman, Damian Skała, Sebastian Brocki, Michał Lisańczuk, Arkadiusz Gil, Paweł Giel, Piotr Prądota, Jakub Więcek, Sebastian Wanat, Maciej Maślany, Jakub Zięba, Sławomir Szeliga, Michał Szymański, Damian Bożek, Ernestat Pilopas, Olek Kwych, Arkadiusz Baran. To skład na dzisiejszy mecz Stali Rzeszów. Oczywiście pełny skład. Natomiast Stal Mielec w dzisiejszym turnieju dawnych mistrzów występuje w następującym składzie. Marek Kozioł, Tomasz Libera, Rafał Strączek, Borys Mirekić, Krzysztof Kiercz, Krystian Gettinger, Dominik Sadzawicki, Kamil Radoli, Przemysław Lech, Szymon Sobczak, Krzysztof Dżazga, Piotr Głowacki, Mateusz Cholewiak, Robert Sulewski, Dorian Buczek, Arkadiusz Górka, Piotr Marciniec, Damian Audaś, Konrad Misztal, Damian Bawor, Marcel Stec, Damian Baran, Patryk Zygmunt, Sebastian Białasik i Szymon Urbaniak. Wszyscy dotarli na szczęście ze zgrupowania w Turcji. Były przygody po drodze, ale są, jak widzicie, dobrze sobie radzą. Po drugiej stronie boiska zapraszamy na herbatkę, kawę, coś ciepłego. Temperatura, no jak na zimę, i tak nas troszeczkę rozpieszcza, więc nie narzekajmy, ale zapraszamy na coś ciepłego w każdej chwili. Thank you.
Lewa gubka! Lewa gubka, tak. Idziesz, idziesz! Brawo, Rady, goście! Brawo, Lecho! Zmiana! Marcin! Marcin! Zmiana w Stali Mielec z boiska
zszedł Szymon Sobczak, a jego miejsce zajął Dorian Buczek. Czterdziesta minuta. Gol dla Stali Mielec. Strzelcem jest grający z numerem 9 Mateusz Cholewiak. 1-0 dla Stali Mielec. Nie robimy, pan sędzio. Zmiana! Zmiana! Zmiana, pan sędzio! Sadza. Zmiana! Zmiana! Kurwa, no dobra.
Zmiana, pan sędzio! Zmiana jest! Krzysiu! Chodź! Radi! Oczywiście w tej drugiej minucie nastąpiły kolejne zmiany Stali Mielec. Boisko opuścili Krzysztof Drzazga i Kamil Raduli, a ich miejsce zajęli Dominik Sadzawicki i Konrad Misztal. Gol! Jest to w środek! Jest to do środka! Spokojnie, spokojnie!
Kuba, na trzech! Dobrze.
Brawo! Plecy rosną! Ziemia! Głowa! Dobry pleco! Plecyk jest! Krota karta! Brawo, głowa! Niby za niego wszedł? Dawaj, sadza, sadza, krótko, krótko! Żyjemy tam, żyjemy! Dobra, piła robo! Środek,
Szanowni Państwo, mecze trwają w dzisiejszym turnieju dawnych mistrzów 2 razy 30 minut z 5-minutową przerwą. Kolejny mecz, tuż po zakończeniu tego, planujemy na 13.15. Mecz pomiędzy Garbarnią Kraków i Pogonią Lwów. 13.15. Ten mecz, który oglądamy w tej chwili, to Stal Rzeszów i Stal Mielec. Stal Mielec prowadzi na razie 1-0. Przypominam o ciepłych napojach po drugiej stronie boiska. Proszę się częstować. Kawa, herbata. Działa również grill, więc można też coś skonsumować, zjeść. Zapraszamy serdecznie na coś ciepłego. I mamy koniec.